Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie Łobodobów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Jak się przygotowywałem, proszę Państwa, do tego programu, to mi się przypomniała taka historia z mojego życia. Kiedyś pojechałem z kolegą na taką wycieczkę do Rumunii. I podczas tej wycieczki byliśmy w takiej miejscowości, zresztą zamieszkałej przez wielu Polaków do tej pory, Nowy Sołoniec. I tam w tej miejscowości, mając troszeczkę czasu wolnego, postanowiliśmy pójść i sobie kupić wino. Dlaczego, proszę Państwa? Po pierwsze, byliśmy młodzi, a po drugie, byliśmy na wycieczce we dwóch kolegów, bez żadnych dziewczyn, więc alkohol wydawał się jak najbardziej na miejscu. Proszę Państwa, poszliśmy do tego sklepu, tam w tym sklepie była taka babuszka, na półce stały wina i my tak idziemy, po tych win mówimy, to takie za 50, proszę Pani, to co to jest za wino? Ona się odwraca i mówi, to za 50 to jest białe, słodkie i dobre. A mówimy, a to za 40? Ona mówi, to jest czerwone, półsłodkie i też dobre. A to za 20? Ona mówi, no, to jest białe, półsłodkie i też dobre. Mówimy, a tam taki baniak na końcu stał i mówimy, a ten za 5? Ona mówi, a to jest białe, słodkie i bardzo dobre. I jak, proszę Państwa, dlatego to opowiadam tą historię, bo jak patrzę na dzisiejsze materiały w tym odcinku, to myślę sobie, różne są te materiały. Jedne słodkie, drugie półsłodkie, ale każdy jest naprawdę, proszę Państwa, dobry. I zaczynamy od jednego z nich, który, jak Państwo pewnie zgadują, jest dobry. Proszę Państwa, Radomir Witt w specjalnym programie młodzieżowym, oczywiście, bo wszystkie programy muszą być młodzieżowe, a przynajmniej niektóre, pytał młodzież, czy wiedzą, kto to jest Bambik. I młodzież, proszę Państwa, zobaczmy, co powiedziała. Posłuchajmy. Jak nikogo, was muszę o Bambika zapytać. Czy was zaskoczyło to, że usłyszałyście o Bambiku w przestrzeni publicznej? Julia Pietruszka, Forum Młodych Ludowców. Bambik? Nie znam może konkretnego kontekstu. Chodziło mi o premiera Donalda Tuska, który do premiera Mateusza Morawieckiego się zwrócił. Nie, to przyznam szczerze, że nie będę komentowała tego wydarzenia, bo nie znam historii. O Bambiku, tak? Słyszałaś? A Młoda Prawica, Młoda Polska, Paweł Przepióra, słyszałeś o Bambiku? Jest taki mem, taki starszy człowiek ubrany młodzieżowo mówi how do you do fellow kids? No i szczerze mówiąc, ten mem to oddaje dobrze. Nie, ja słyszałem i za bardzo młodzież, przynajmniej w mojej okolicy, nie używa takiego słowa. Nowa nadzieja, Wojciech Machulski, to w takim razie, czy ktoś w ogóle mówi, używa takich określeń, jak usłyszałeś Donalda Tuska mówiącego w ten sposób do premiera Morawieckiego, to co sobie pomyślałeś? No ja nie wiem, co to znaczy. Nie za bardzo siedzę na TikToku i TikTok... A. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Ale nieładnie się zachował redaktor Witt, nie słuchał Donalda Tuska, który mówił, żeby na opozycji się nie skupiały media wolne. Koniec z propagandą pisowską! Co to jest? Tak łatwo zapytać, czy Bambik. Ale to świetna mina tej pani młodej z PSL-u, jak ona powiedziała... Bambik... Co? Tak właśnie, to jest najlepsza reakcja, proszę Państwa, bo tak naprawdę... Moim zdaniem sprzedawanie czegoś jako młodzieżowego to nie jest dla młodzieży, tylko dla starych, żeby oni poczuli, że partia, której kibicują, jest bardziej młodzieżowa niż jest w rzeczywistości, a tak naprawdę stare dziady i tak o wszystkim decydują. Tylko czasem trzeba podstawić jakiegoś młodego, by młodzież jest z nami, Jezus Maria, młodzież. W każdym razie, proszę Państwa, Donald Tusk, drodzy Państwo, mógłby przedstawić program. Mógłby. Ale czy przedstawi? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Bo proszę Państwa, w tym momencie to już nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zobaczmy. I... tu nie chodzi o jakieś szczegółowe programy. Mógłbym was dzisiaj zasypać tymi propozycjami, które przygotowywaliśmy przez ostatnie miesiące. Mógłbym się pochwalić tym, co... zrobiliśmy dla polskich kobiet w czasie, kiedy byłem premierem. Ale tak naprawdę nie chodzi w tej chwili o to, żebym wyrecytował z pamięci te wszystkie programy, pieniądze, konwencje. Każdy zainteresowany może to przecież sam sprawdzić, a życie nie polega na raportach, tylko na tym, co ludzie czują.
Życie nie polega na raportach. Życie polega na tym, proszę państwa, że czasem włączasz TikToka, tam jest Bambik. Po prostu masz taki moment, mówisz Bambik. W każdym razie, proszę państwa, nie chodzi o te programy, a Platforma ma te programy, tylko właściwie po co, proszę państwa? Wiecie państwo, o co chodzi? Jedna ze zwolenniczek Platformy, jak też państwo zwrócicie uwagę, zdecydowanie na pewno używa TikToka. Krótko to wyraziła na jednym ze spotkaniów. Tak jest, proszę państwa, spotkanie. Maciek, Malezja. No, Malezja. No, na jednym ze spotkań z Donaldem Tuskiem, zobaczmy. Donaldzie, ratuj nas. Przepraszam. Donaldzie, ratuj nas od głodu i od pisowskiego smrodu. I widzicie państwo, jeszcze jedna, dziękuję za materiał, jeszcze jedną rzecz ta pokazuje. Kiedyś to, proszę państwa, każdy na ZP-tach, na plastyce, może w systemie minionym i słusznie minionym, ale jednak to było coś wartościowego, że ludzie, rysunek techniczny, malowanie transparentów, jak pięknie ta pani te literki zmieściła, każda pięknie ręcznie, piękna ręczna robota, ale też pan Bogusław Grabowski, który jakby chodził do, proszę państwa, takich popularnych programów, potem to się niezbyt dobrze kończyło. To teraz poszedł do Tomasza Lisa, gdzie wiadomo, że nigdy to się dobrze nie kończy. Ale powiedział mniej więcej to samo. Ale powiedział też w sprawie tego, czy lepiej mieć program, czy lepiej mieć władzę. Proszę państwa, i chodzi o to, że lepiej mieć władzę. Posłuchajmy. Podstawowym wyborem jest przywrócenie demokracji. A te wszystkie podstawowe są celami podporządkowanymi. Panie redaktorze, woli pan mieć o 10 czy 20%, o 20 miliardów większy deficyt i o 1% większą inflację i być w klatce, nie mieć wolnych mediów, nie mieć wolnej prasy, to na to, nie mieć wolnych sądów. Panie doktorze, na to odpowiem. To ja chcę panu powiedzieć. Metaforą, lis jest jedynym zwierzęciem, które gdy wpada w sidła, odgryza sobie łapę. No więc właśnie o to chodzi. Więc nawet... Przepraszam. Oj, proszę państwa. Oj. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Lis jest jedynym zwierzęciem, który, żeby uciec, odgryzie sobie samą łapę. Proszę państwa, nie wiem, co już sobie odgryzł Tomasz Lis w swojej działalności publicznej, ale jeżeli on to robi wszystko dla nas, to proszę państwa, powinniśmy mu wszyscy podziękować, bo rzeczywiście zaszkodził sobie wielokrotnie już swoją działalnością publiczną. I proszę państwa, lepiej mieć demokrację, czy w klatce być bogatym. Oczywiście, szczególnie jak się pracuje w tych wolnych mediach, to lepiej mieć wolne media, proszę państwa. Jak się porówna zarobki Tomasza Lisa, jak była w Polsce demokracja i była wolność, z obecnymi przychodami i zasięgami Tomasza Lisa na jego kanale YouTube'owym na przykład, to wydaje się, że rzeczywiście przy tych poprzednich zarobkach mógł swobodnie mieć o 7% wyższą inflację i ewentualnie tam jakieś inne rzeczy. Więc moim zdaniem absolutnie to jest wszystko racjonalne. Natomiast proszę państwa, teraz jeszcze dalej będą rzeczy półsłodkie, ale też, mówiąc szczerze, bardzo dobre. Ewa Kołodziej, nasza nowa gwiazda. Nie widać niestety tutaj jej twarzy na tym nagraniu, bo to jest nagranie z jednej z komisji. Ale proszę państwa, treść wynagradza słabą jakość wizualną. Zobaczmy. Natomiast państwo tutaj są mądrzejsi, z dłuższym stażem. Lepiej się państwo na tym znacie niż ja. Bardzo ekspresywna pani poseł, z lekka szalona. Więc państwo może odpowiecie bardziej na to pytanie, dlaczego tak jest. Ale tak jest. Natomiast jako, że jestem emocjonalna i wolno mi w tej chwili chyba już wszystko, pozwolę sobie państwu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Standardowe zdjęcie z Instagrama. Matka wynagradza dziecko 9-letnie za to, że dobrze napisało jakąś klasówkę, test, egzamin. Wielka porcja frytek, wielki hamburger. Co? Dobre. No, no właśnie. Ja jako taka pani chciała powiedzieć, trzy słowa jej jednocześnie weszły. Ekspresyjna, ekspresywna i ewentualnie tam mogło być jeszcze expressis verbis, co nie do końca pasuje, ale wiecie państwo, i lekko szalona. Myślę, że z Ewą Kołodziej to jest troszeczkę tak, że ona w pewnym momencie zrozumiała, rzeczywiście odbyła rozmowę ze swoim sztabem i ona mówi, tak jakoś za bardzo mi nie idzie w tej polityce. Coś tak jak powiem, to zawsze jakoś tak jest bez sensu i tak dalej. I jeden z tych sztabowców, nie głupi człowiek, powiedział tak. Pani Ewo, ja pani polecam strategię Colombo. Pani jest głupia, ale pani jednocześnie może mówić, udawać, że tak jak Colombo.
państwo tutaj się lepiej znacie na wszystkim. Bo wytłumaczcie mi, bo ja tutaj jestem tak lekko szalona i mi już wszystko wolno, to może mi niech ktoś wytłumaczy. I to jest, proszę państwa, Colombo, tak, ileś tam sezonów tego serialu przejechał. Natomiast ważny komunikat, proszę, szczególnie dla tych państwa, którzy wyłączyli telewizję i włączyli myślenie, czy nie wiem, jak mnie oglądacie w tym momencie, ale być może na przykład przez ramię komuś zaglądacie w komunikacji miejskiej. No to, proszę państwa, kolejne ostrzeżenie. Prezydent, przedstawiciel jakiejś Polski, ale nie tej, co my znamy wszyscy, tylko jakiejś, nie, i też nie Polsko-Ameryki, Mariusza Maxa Kolonki. Posłuchajmy szybciutko. Mówi do państwa Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię do państwa w dniu 22 maja 2023 roku. Szanowni państwo, pragnę was ostrzec przed dentystami. Wydaje się, ja tak przypuszczam, że działają oni w celu realizacji nowego porządku świata i być może mogą nawet używać ich po prostu pracy, czyli pracy z zębami, do zaczipowania wszystkich Polaków. Chcę państwa ostrzec. Ale przypatrzcie się temu, co te jaja znaczyło. Tylko zawsze z tym jest, proszę państwa, problem. Oczywiście, można unikać dentysty, ale potem, jak już znowu wprowadzą ten nowy porządek światowy, to będą chodzili po ulicy i patrzeli, o, Szczerbaty, brać go, on jest niezaczipowany. Wszyscy będą, wszyscy państwa poznadzą, więc nie wiem, może warto jakieś swoje zakłady dentystyczne, takie, wiecie, dla ludzi, którzy włączyli myślenie, otworzyć. Warto się nad tym zastanowić, proszę państwa, na tym dzisiaj musimy kończyć, ale jutro się widzimy w Specjalistach od Wszystkiego, gdzie także będzie kupa śmiechu. Ha, 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 do zobaczenia.